Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroks i no mamy sporo, że tak powiem, budżetu z poprzedniego filmu. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio tak mi oddało, więc no jak nie widziałeś, to sobie zobacz poprzedni film z Cez Boskinsa. No myślę, że biorąc pod uwagę, że mamy taki budżet, no myślę, że 10%, znaczy 10 razy szynka 3% na hydrę. Myślę, że jest to sympatyczna bitwa na sam początek tutaj filmu. A poczekajmy, może ktoś dołączy. A w międzyczasie, przypomnę oczywiście, o kalendarzu. Jeśli chcesz wziąć udział i wygrać fajnego skina, to wybierz oczywiście numer w komentarzu. Łapa w górę, sub z dzwonem, dołącz na Discorda, bo to sprawdza. No i oczywiście, jak jesteś osobą pełnoletnią, to użyj kodu KROKSI na CSGO-skinsie. Wystarczy, zaloguj się z linku, zapisz, bądź klikniesz ten magiczny plusik. Wpiszesz tutaj kodzik KROKSI przez 2x, no i darmowa skrzyneczka na start dla Ciebie, jak jesteś nowym użytkownikiem. A jak chcesz 10% więcej odebrać, to też możesz. Przed każdą wpłatą tego kodu możesz użyć i 10% więcej odebrać. No, już tutaj dorzucam bota, bo chyba, że tak powiem, żaden tutaj oponent nie ma wystarczająco dużych kochonek, żeby tutaj dołączyć do mnie, do tej bitwy. Na 10 skrzyneczek oczywiście z hydrą. No generalnie te skrzyneczki coś pięknego, bardzo się cieszę, że mogę je sobie tutaj otwierać w takiej ilości, bo jak były skrzynki procentowe z Dragonlorą, no to nie udało mi się na żadnym filmie tej Dragonlory trafić, a ja, jak, że tak powiem, były kolejne próby, no to kończyły się one niepowodzeniem. No i skrzynka zniknęła w pewnym momencie, tak? No bo to są skrzynki limitowane, ale naprawdę to są jedne z najlepszych skrzynek, jakie są na CSGO-skinsie. No przysięgam wam, nie ma lepszych skrzynek. Tym bardziej na battle. No stary, ja sobie czasami może zakręcę tak, o, normalnie tą skrzynką, no ale jak kręci się na bitwach, no to to jest, stary, podwójny win. Znaczy, nie zawsze, tak? Ale fajnie się to po prostu na bitwach ogląda. Ojejku, no ale no nie tak chyba. No chyba nie tak, field tested. No tutaj byśmy musieli coś w ostatniej trafić, no ale nie zawsze można wygrywać. Ile w ogóle te skrzynki jeszcze są? Nowa skrzynka jest. Nie będę jakoś się mega dzisiaj na niej skupiał. Zrobimy sobie jakiś osobny film, gdzie otwieramy tą skrzynkę ileś tam razy. Ale zobaczę, no zakręcimy sobie kilka razy. 22. O! No patrz, i ta najlepsza skrzynka też potrafi oddać, tak? Ładnie. No ale ja tu oczekuję jednak jakiejś droższej skrzynki za 200-500 zł. Za 200 ok, bo za 200 nie ma w sumie aż tak dużo skrzynek. No mamy tylko jedną za 200. Więc fajnie by było coś tutaj wprowadzić. Panie CSGO Skins. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No, no 740 tak już tutaj. Tak. Chciałem zobaczyć, ile 21 dni. Okej, okay, jest ta, że tak powiem, limitowana edycja tych skrzynek. To chodźmy na case battle. No, jest jedna skrzynka, której nie miałem psychy wrzucać na te battle. Ale biorąc pod uwagę, że mam 15 koła, grzechem by było nie spróbować. 1% rubi. 8 skrzynek. Chciałbym naprawdę... Moim marzeniem jest trafić ten nóż. Preferuję szafiry. Według mnie szafir jest znacznie lepszy i ładniejszy od Rubiego. No ale no, Rubim też bym nie pogardził, tak? Biorąc pod uwagę, że jest na niego 1%, no to trafić go, to by było coś. Naprawdę to by było coś. Też tania ta bitwa nie jest, bo 5300 to jest naprawdę spory pieniądz. Więc liczymy oczywiście na jakiś tutaj złoty strzał. 3 skrzynki jeszcze przed nami. No, przynajmniej te naklejki 7 zł kosztują, tak? Przynajmniej 7 zł kosztują. Ale zobaczmy, jeszcze dwie szanse na Rubiego. Inne kosty też są w tej skrzyni jak coś. I nie właśnie tutaj Shadowki, no ale no nie. No. Dzisiaj niestety ta sztuka się nie uda. Zobaczmy, czy chociaż stówkę tutaj zgarniemy. Cashbacku, jak ja to lubię powiedzieć. Ale mam 5 dych z tego, więc no okej, okay, no ale... No trochę, że tak powiem, na tej skrzyni straciliśmy. Trochę. No sporo, no biorąc pod uwagę, że hydry też nie oddały, to 10 koła stary. 10 koła poszło. Coś takiego. Jedna taka niech będzie. Glowsy
Knife, Royal. No nie, będzie ametyst na farta na koniec. 3700. Koszt takiej bitwy. Skrzynki różnorodne. Rzucamy bota. Muszę się napić, bo jestem tak chory, że zaraz znowu będę kasłał na filmie. Na filmie dzisiejszym, wcześniejszym, który nagrywałem dla was, to naprawdę myślałem, że no tyle cięć stary tam będzie, jeszcze go nie montowałem, ale tyle tam cięć będzie, że wolę się napić teraz na filmie, żeby nie kasłać zaraz pół filmu. 650 zł póki co dla nas, 716. Nie pamiętam nawet jakie skrzynki leciały, nie spojrzałem nawet szczerze, jak mam być szczery. No ale teraz wiem, że grube ryby się szykują. Knife case. No ten black laminat. Tylko 50 zł więcej. No dobra, zobaczmy Royal. Kill confirm, spoko, no tutaj będzie naprawdę close. No jednak stówka, tylko więcej. No pff. Jest to bitwa dla nas, tak? No, ale jest to bitwa na zero. To nie jest to, po co przyszedłem. Nie jest to, po co przyszedłem. 15 sens za 400. Nie. Chyba nie. No ale zobaczmy teraz może. 4% Marble Fate, czyli ta nasza skrzynka ulubiona. Moja bynajmniej. Dorzucamy bota. No i zobaczmy. 10 szans na Huntsmana Marble Fate'a. Jeden taki Huntsman w zupełności mi wystarczy. Na moje oczywiście konto, tak? Zaznaczam. Żeby tutaj zaraz moim oponentowi nie poleciał. No ale zobaczmy. 8 skrzyneczek. 3 za nami, 7 jeszcze przed nami, więc liczmy oczywiście tutaj na ten najlepszy traf z tej skrzynki. W ogóle dajcie znać, jak tam major, czy oglądacie, czy nie. Bo no póki co wychodzi na to, że NC jutro obyć albo nie być będzie grał z Furią. Więc może być ciężko. Drugi mecz na brazylijską formację. No, ciężko to widzę, szczerze wam powiem. Dajcie znać, jak pikemy, no bo mój... No... Zmieniłem to Amkal na Gamer Legion, stary. No i Amkal zrobił 0-3. Tym wyżej, że nie zrobił 0-3, bo wygrali na Furię. Furia mi przegrała w ogóle na kursie. 1-30, tyle kuponów, stary, że naprawdę mi się żyć nie chciało. Po tym ostatnim meczu. Wczoraj, więc no, lipa. Lipa mocna. W ogóle Movistar Koi, stary. Z NC. Muszę się przyznać, miałem postawione na Movistar Koi. Zapałem kurs 3,84 na Movistar Koi. Wygrywali 12-7. Jedna runda wystarczyła do zamknięcia. Tylko jedna runda. W pewnym momencie wygrywali 12-11, bo NC zrobił taki comeback i zaspoilerowałem sobie. I był 1-0-8 kurs na Movistar. I Movistar to przegrało. Dogrywkę NC ustrzeliło. No a w dogrywce 16-12, stary. Movistar nie wygrało ani jednej rundy w dogrywce. No, naprawdę był to bardzo smutny wieczór dla mnie. Dzisiaj tylko, że tak powiem, jeden kuponik wleciał na mecze dzisiejsze, ale dzisiaj z tego, co widziałem, jak stałem o 17, to taka tragedia. Gamer Legion wygrało z Legacy. Miałem, bez bicia się przyznam, miałem postawione Legacy. No ale... Co on tutaj kurwa próbuje? Co za łeb. Nie, no, ej, te naklejki, to jest takie głupie. To jest naprawdę takie głupie. No ale opierdziela mnie póki co, więc może nie będę kozaczył. Jak spadnie mi hydra, to mogę zacząć kozaczyć wtedy. Ostatnie dwie skrzynki. No póki co, no tutaj daję mu zarobić, tak? 3200 mi zostanie, no to GG. A nie, jeszcze jedna skrzynka. No i patrz, w ostatnim otwarciu może? No nie będzie nic w ostatnim otwarciu. No dobra, no to mnie opierdzielił. On będzie chciał się ze mną pizgać dalej, jestem tego pewien. Więc, no Genetisiu, misiu Genetisiu, zapraszam cię bardzo serdecznie. Na bitewkę od wuja, Kroko. Coś takiego wyrzucimy. Na farta może jedną? No dobra, to dorzućmy jedną na farta. No i zobaczmy. Lipa. Ostatnio w dzisiejszym filmie, jeżeli... No widzisz, ja to wiedziałem po prostu, że tak się skończy. Zobaczmy. Pierwszy Luxurious. 166. Glovesy.
No z tych glossów naprawdę ciężko coś trafić, ale jak spadnie, no to spadnie sowicie. 700 zł, Forest DD Pad. No zobacz, tutaj Royal, Wildfire, okej. No ale tutaj też jest ważny strzał. Czemu ja nie mam tej co on ma? Czemu on ma jakieś inne naklejki? Aha, bo on tutaj emotki. Aha, no to nieźle. No Genetic nas opierdzieli dzisiaj. Cóż mogę rzec? Mogę sobie zakręcić tylko nową skrzynką 3 razy. I podziękować wam za oglądanie. Powiedzieć, że widzimy się jutro. Dajcie znać, czy kibicujecie NC. No ładnie sypnęło to na koniec. Dzięki za oglądanie. Przypominam, 10% więcej z kodem Kroxy. Trzymajcie się. Siema.